Czołem zwierzaki, witamy w kolejnym odcinku z portala, tym razem mapka pod tytułem Don't Give Up The Tower, którą wybrał Kemot. Dzień dobry. I lecimy. I Kemot dzisiaj bardzo nieśmiale sobie poczyna. A czy ty to widzisz? Jestem przerażona. I mówiłaś, że to będzie proste. To ty wybierałeś tę mapkę, nie ja. No ale przecież sama doczytałaś tam, że będzie proste. Ja nie o tej mapce mówiłam. O niej mówiłam, że jest określana mianem Easy, ale tam coś się zaświeciło już? Spójrz sobie na moją perspektywę. A, dobra, idziesz. No dobra, fajnie, cieszę się. Ale no. Gdzieś trzeba poprowadzić ten promień, ale gdzie? Promień lasera, w sensie. Wstawiam, że tam. A... No, ale to teraz ty zejdź z tego i zobacz, co tam u ciebie się stało. Okej. Już paczam. Lecisz tym do góry, bo to tego nie było. Na lewo, bzium, prawo teraz. Czego nie wiesz? Że co? No tym, no właśnie tym, o do góry, tym lecisz. A Boże, tym! Ale derp! Tunelem! Tak! To mów tunelem, no, a nie... No mówię bzium bzium. To nie jest bzium bzium. No to... Okej... Okay. To nie było bzium bzium, bzium bzium jest tutaj! No to nevermind. Ja stanęłam na windzie i zastanawiam się, o co chodzi? No dobra. Jezu, to jest jeszcze wyższe? Serio? Tak. Serio. Mam taką hipnozę, patrząc w ten twój, znaczy twój, mój mały prostokącik z twoim oni widokiem. Sobie w kulki lecą. No nie, kulki jeszcze nie lecą. Jezu, WW, ty no nie trafisz tam, ja już po prostu to wiem. O. Wykrakałeś, świnio. Ale ja to wiedziałem. No i wykrakałeś, świnio! No ale co miałem nie krakać, jak to było pewne? O, tu tutaj jeszcze coś jest. A? What? A to ty możesz stamtąd wyleźć? Z miejsca, w którym jesteś teraz? W sensie, jak się ruszysz? A, do... Nie mogę. Bo wtedy nie będzie lasera i nie będzie bzium bzium do góry. Nie będzie tunelu. No. Więc... Okej, czyli to jest pewnie na później. No pewnie tak. Żebyś dotarł tam jakoś. Jakoś. Aha, no tak. Wiem co zrób. Przejdź tak... tak jakby się dostawiała do skoku. Tam na tą czarną właśnie. Bo tutaj są... Jest więcej tych takich czarnych. No, ale to na prawo, to na prawo. No i tak, żebyś stała naprzeciwko i teraz odwróć się za siebie i sobie pójść tutaj ścieżkę, o ile możesz, na tą białą ścianę i po prostu tam przejdziesz, nie będziesz musiała skakać. Czyli musiałabym... Czerwony. Tak. Teraz stojąc tu możesz sobie machnąć tą czerwony byle gdzie. Masz rację, Kemot. Ja jestem chora w ogóle. Rzadko więc... mi się zdarza. To nie, to ja jestem chory, wybacz. Też jestem chora, gardło mnie boli. Dobra, zaświeciłam coś. Czy to jest na czas? Fajnie, że ty masz coś na czas, gdzie ja jestem w dupie. Ja się pytam, czy to jest na czas. No nie wiem. Ty musisz się dostać, słyszę, no chyba tykanie, tak. Tykanie, więc pewnie tak. Czyli ustaw sobie portal na ściance na lewo obok, żebyś weszła do drugiego pomieszczenia. A, bo tam... No, tam masz przejście, czyli na tej ściance na lewo. Czyli tak... Nie tu. Nie tu. Nie tu. No to gdzie na ściance? Tutaj, właśnie tu, no na tu. Tej ściance, dokładnie tu. O Boże. Jezu. Nic nie widzę, nie. Ślepa, głucha w ogóle. I teraz lecisz, bo to jest chyba na czas. Tam do tego wcześniejszego, bo to jest na czas.
Chyba. Albo i nie, dobra. Nie, nie mogę tego kliknąć. No to cofasz się i idziesz do kolejnego. Tak, tylko gdzie ja mam dalej iść? Do góry stawiasz sobie portal, tam właśnie, gdzie jest ten kropka i kwadracik. Tak, tylko w takim wypadku, jak to zrobić, żeby się nie wchodzi zabić? Na to, nie, cofnij się na nie, tę czarną platformę. Nie, bo jak wejdę platformę. Tutaj i... Ja wiem, jak już to zrobić, zaufaj mi. No dobra. Wejdź na tą gdzie? Czarną platformę, tak. I teraz tak, odwracasz się w prawo. No. I łebek do góry. No. I nad tymi oknami na tej ściance stawiasz sobie tę ścieżkę. Tu masz na myśli? Tak. Aha, albo to jeszcze musi być na tej ścieżce. No to w takim razie cofnij tą ścieżkę i wchodzisz tam na tą początkową. Tam przejdź no przez czerwony portal. No właśnie to chciałam zrobić, wiesz? Dobra. Zobacz. Raz na jakiś czas miewam ciut lepsze pomysły. Czasem. Bardzo rzadko, ale jednak. Okej, okay, kreska. Co to za kooperacja, gdzie tylko ty działasz? Ty myślisz za mnie dzisiaj. No cóż. Aha. Tak, zabij boli. Się. Okej. Okay. No co, zobacz, co z tą kostką możesz zrobić poczekaj, tutaj. Poczekaj. Co tu się dzieje? To kostka zlatuje. Tak, ale... Musisz zamiast portali ustawić sobie kostkę. No. No i postaw. No stój. I... A, bo to po prostu tylko i wyłącznie kostka, nic więcej. Mm-hmm. Okej, okay, dobra. I teraz wydaje mi się... Że chyba powinnam ciebie sprowadzić. Nie, bo nie wiem po co są te żele tam. W tym momencie czuję się jak 70-letni staruszek, który niedowidzi. No, żele są po to, żeby się gdzieś... No moje to, te żele są po to, żeby użyć je w tym pomieszczeniu, gdzie one są, bo tam są wszystkie ściany na biało. A teraz tam nie wejdziesz, jeszcze lepiej. A nie, portalem sobie możesz poradzić, tak więc spoczko. No. Weź opryskaj tu i na przykład... a w ogóle... A czy jak na przykład postawisz tą kostkę... A nie, dobra. Nie, bo ta kostka tylko wyrzuca kostkę. Nie, dobra, nieważne. Nie ma. Nie wiem. Szczerze powiedziawszy, nie wiem. Ja tutaj artystycznie ochlapię wszystko, co jest tylko do ochlapania. Żebyś nie wyleciała z wrażenia. Postaram się. Aczkolwiek zdajesz sobie sprawę z tego, że jestem raczej manualnie nieuzdolniona. Ej, to może być pomysł w sumie. Bo to jest taka jakby wyskocznia. No właśnie, to jest wyskocznia, tylko... Ja się zastanawiam, gdzie chlapnąć tym skaczącym żelem. No na tą wyskocznię właśnie. Tu na to? Chyba nie. Tu? No właśnie na tym, na czym stoisz teraz. Tu? Po prostu cofnij niebieski? Się. Najpierw czerwony portal Nie, nie zepsułaś. Nie, tu. Nie, najpierw musisz czerwony anulować. Czerwony postaw wiem, sobie wiem, tylko gdzieś w tej indziej. Chwili po prostu uzupełnię trochę tego pomarańczowego tam, gdzie sobie zepsułam. I teraz tak. Teraz najpierw ustaw jeden portal do góry tam. W sensie nie tu, tylko tam nad tą platformą. Nad tu? Platformą, tak. I teraz zmień sobie czerwony na żel niebieski. I tyle, i możesz lecieć. Tylko się najpierw rozpędź. Miałeś rację. Okej. Okay. Cieszę się, że dzisiaj twoja głowa jest tam, gdzie być powinna, że nie zostawiłeś jej w innych spodniach. Kiedy ja stąd wyjdę? Na koniec odcinka? Maybe yes or maybe not, maybe... Więc to wydaje mi się, że to jest czas, w którym mogę to w końcu zrobić. To jest całkiem możliwe. Ojej. A nie, jednak możliwe jest. Boże, dobra. W końcu to ja mogę się ruszyć. Tylko jak ja cię stamtąd zabiorę? Trzeba jakimś trafem to gucie otworzyć.
ewentualnie ściągnąć cię tutaj inaczej. But how? Myśl, WW, myśl! Teraz nie zrzucaj wszystkiego na Kemota. To nie o to chodziło. Masaż przyjemny, ale nie o to chodziło. W ogóle ty masz jakąś kulkę tam? Coś takiego? Nope. A w każdym razie nie stwierdzono. Myślam się, żeby się przydało. Nawet bardzo. Przydałbyś mi się tu na górze, tak by the way. Ała. A jak ja cię sprowadzę? Jedyne co potrafię, to zrobić sobie krzywdę. Tak mi się wydaje, że wtedy na dole to ja powinnam była cię sprowadzić, wiesz? Wtedy, gdzie były te schodki i coś tam się łaziło. Takie mam wrażenie. Ale mi się wydaje, że właśnie nie, bo to by było wtedy niemożliwe, żebym potem mógł ci jakoś tam pomóc. Teraz tak. O! A ty na suficie gdzieś możesz postawić? Nie. Właśnie nie. To jest smutne, ale... Bo tu mamy. Czekaj. Może mi się uda. Nie widziałam stamtąd na górze, żeby było, ale może... kurde, nie, może nie sięgam. Nie. Tam mam... bzium. Dupsko. No. Nie podoba mi się to. Bardzo. Musi być opcja wyłączenia tego chociażby na sekundę. Gdzieś to się musi wyłączać do diabła. Nie mam zielonego pojęcia, szczerze powiedziawszy. Ty nie masz tam w ogóle żadnej opcji, żeby się wydostać stamtąd? Nie, bo musiałbym włączyć sobie to. Ale nie mam jak, bo to jest zamknięte. A to nie wiem, do czego służy w sumie. To są chyba te schody, tak? Czy co, bo nie wiem. No nie wiem, nie umiem nawet stwierdzić, ale to nic mi nie daje. Myślę. Nope. Nie. Gdzie cię wyrzuciło? Gdzie cię wyrzuciło? Siedzę na oknie. Okej. Niekoniecznie o to chodziło. Ale skoro się da, to ja się cieszę. Jestem bliżej ciebie, cieszysz się? Bardzo. Aczkolwiek wolałabym, żebyś był jeszcze bliżej. Jezu. Okej. Dobra, ja szukam sposobu na sprowadzenie cię na dół i chyba jakiś mam. Póki co siedzę na oknie. A bo to ty tu jesteś. Coś się zmieniło? O, cześć. Tutaj. Czekaj. Ej, to jest dobry pomysł. Tylko żebym ja nie Proszę. Ptaszek z okienka. No. Tak. Czekaj, nie. Także cię sprowadził. Ała. Także cię sprowadziłam. Dobra. Okej. Co prawda nie wiem, czy ten ptaszek był potrzebny na tym oknie, ale no dobra, nieważne. Nie, na tym oknie zdecydowanie nie był potrzebny.
Dobra. I teraz... Cokolwiek to robi. Właśnie. Co to robi? Nie mam zielonego pojęcia. W ogóle gdzie jest wyjście? No gdzieś na górze pewnie. No to kochana, na kogoś paść musi. Tam coś uruchomiło. Gdzie? No ten... Bo tam posłałeś laserek i poszli jeszcze raz laser. O właśnie. I widzisz światełko i tam się otworzyło. Tam. Gdzie? Tu. Widzisz? Tu się otworzyło. Ach, ej, tu jest przejście. To ty dajesz w takim bądź razie portal tu i tu. Nie. O Jezu. Ty niedobry zostałaś? Człowiek. Przeniosło mnie dwa razy. Musisz być jakimś tym Frankenturetem, skoro cię nie chcą. Kosteczka. Cube. Companion Cube. Nie wiem o co chodzi, ale jak nie wiadomo o co chodzi, to... Oj. Tak. Da fuck. Mama, moja kosteczka. Ale znowu jestem ptaszkiem na oknie. Jezu. Może zlazłbyś tutaj do mnie, co? Nie, ja wejdę do góry już. A ty się męcz. Ale ja nie wejdę tam. Czekaj. Nie ma mowy. No to jak ja mam tam zejść? Tu? No. Ale to było słabe. Terapię chyba. Jakby się na mnie nie wpieprzyła, to byś z kosteczką żyła. Postaw portale tu i tu. Blurp. Nie ma to jak się zderzać w locie, co? No. To znaczy ja już wylądowałem. Czekaj, może najpierw... Ja tam spróbuję przejść, może a potem ciebie wyślę, okej? Okay? Może po prostu nie latajmy, tylko tak, o! Ale mi się to podoba. Tak, uzierku. O Jezu, znowu jestem ptaszkiem na oknie. A dobra, ja stąd wyjdę. Bo tu się da wyjść, czyli zrób tak samo jak ja. A. Weź kosteczkę może, bo ja ją zapomniałam stamtąd. Poczekaj, cofnij na się. Na dole. Cofnij się na chwilkę. Tu popatrz. Aha, bo myślałem, no dobra. Chciałem inaczej to rozwiązać. Nope, nie trzeba. Bardzo śmieszne. Aha, dobra. Na górze jest przejście. Tak, zdążyłem zauważyć, teraz... O Jezu, nie. Po coś skakał. Czekaj, bo jestem do góry, widzisz? Mhm. Tylko tak, bo potrzebujemy tego chyba... My musimy tam tunelu. Przeskoczyć. Tunelu. Nie. Widzisz z mojej perspektywy? No... Tam się da doskoczyć? Tak. Tam jest kostka. Kostka, kulka... I kulkę trzeba rzucić tam na dół i dostaniemy ten tunel wtedy. Tylko ja chcę się tam dostać. Widzisz, udało mi się. Okej, okay, dobra. Tylko powoli. To byś coś chciała ode mnie? Ja ci tu mogę zrzucić niespecjalnie. Nie, znaczy... Kostka przyda mi się tutaj, więc żebym mogła zejść stąd, wiesz? Więc kostkę mi możesz przekazać, bardzo chętnie. To zejdź najlepiej. Ja rzuć to rzucę ją. Po prostu. Lepiej rzuć zejdź, bo spadnie. Rzuć mi ją, złapię. No tak, dobra. Tylko teraz mi się kulka będzie kulać. To ją trzymaj. Czekaj, bo ona musi zlecieć na dół tak czy siak. Mogę ją rzucić? Kulkę? No, tak. Sądzę, że tak. Chyba nie ma tam niczego, na czym mogłaby się zabić. Tam są stopnie do góry i tam jest dopiero bziu-bziu. Więc raczej nie powinna nie, się nie ma chyba w ogóle bziu-bziu. Jest bziu-bziu, jak są te schodki na górę, co musiałeś mi zrobić na początku. Poszła, tylko nie traf portal, błagam. No gdzie? Poszła w portal. Ale głupia. Gdzie jest twój portal? Na dole. Dobra, nie, na górze. Jest tam? Na górze i na dole, więc poleciała gdzieś dobra. Do ciebie. Nie, jest na dole teraz. Okej, okay, dobra.
I co to zrobiło? Czyli jak sądzę, mam lecieć na dół, tak? No leć w sumie. Jej! Bolało. I tutaj mogę postawić to. Postawiłam i czy cokolwiek się stało? No właśnie niespecjalnie. Wiesz co? A jak zrobię tak? Nie tak. Ty musisz po prostu do mnie tu przejść. Bo tu da się stąd wyjść już. Już się da? Tak. To chyba była tutaj ta kulka. Masz portal? Masz. O, jesteś? Tak, jestem. O, dzień dobry. To... Mówisz, że... No... Poczekaj, to trzeba jakoś zrobić tylko... O, właśnie, postaw to. I jest wyjście. Już się otworzyło? No. To po co? Nie wiem. Tam była kulka? Żeby mogła sobie przelecieć przez portal. Po co była kulka? Nie wiem. Po co była kulka? Kurwa ci głowę za to, że to ja dzisiaj połowę myślałem. Po co była kulka? Nie wiem, po to, żeby ptaszek mógł stać na oknie. Jeps. No, dobra. Ale poszło całkiem sprawnie, jak na taką mapkę, nie? No, powiedzmy. Ale było fajnie, podobało mi się. Tak, fajna mapka, tylko ja wciąż jej nie rozumiem. Moja głowa. W takim bądź razie się żegnamy na dzisiaj. Ojej, tak. Wypuść mnie. Aha! Dobra. Pa, pa. Zasłużona łapa w górę. Jop. Pa, pa.